Zobaczymy, czy sąsiad nie goni. Spalę fajkę. Muszę czekać, aż siądą, bo muszę im zamknąć klapy. Się złączyła ta jasna coś. Jak krowa. To dużo się w sobotę spaliła. Zioła. To dużo zioła pali. Sąsiad pędzi? Nie, nie pędzi. Ładna pogoda, pędzi pędzić. Muszę z sąsiadem się umówić o godzinie równej pędzić. Ja. Gdzie ta moja krowa? Ta jasna. Chyba siadła już. A może idzie jeszcze? Zobaczcie, chodzą. Chyba siadło. Mam jeszcze taką jedną łążyńską z łysą głową, znacie ją. Też ją wysyłam, też uderzyła w ten zaciuk. Też kuleje lekko za skrzydło. Co to tutaj leci? O! A jest jakiś czaposz chyba, obcy? Czaposz? Bo teraz mam tylko trzy czarne, panowie. Trzy czarne, trzy wyjechały do nowego dworu. Jak mi oglądacie, to napiszcie, jak te czaposze chodziły. Czy w ogóle oblataliście? Nie, 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 nie. Nie ma. Nie siądziecie. Nie ma takiego obcy. Jazda! Co to jest? 10 minut. Puda! Nie ma! Ty wchodź! Jest coś czaposzego. Wszystkie mają latać i koniec, nie ma. Zmęczony jestem, nie chcę ich przycisnąć. Tak widzę latać. O tak, kolego, dobrze latają, zobacz. Tak, 15 minut, 20 i starczy. Ale trzeba poszła 100%, jest obcy. Bo mój tak nie odchodził. Bo to jakiś murzyn, a nie czapusz. Zjeżdża niżej. Tu nie chodzi o obce. Co to zjeżdża? Murzynek. A z czarnym ogonem? Z czarnym ogonem coś jedzie. Albo to ten wariat czarny, co wyleciał z tej klatki. Jo, chyba tam. Tam ma znaki. Znaki ma czerwone chyba, albo jakieś. Zobaczcie tam. Zaraz się podniesiemy. To już ten czarny jest. To już Berli do nich jedzie. Na bombę. Na kulkę. Tam chodzą. Dobra, czekajcie, ja podniosę pauzę. Daj mi trochę pauzy. Dopędziłem troszkę do góry. A i tak tamte są wyżej. Kolego, jak będziesz się oglądał, co będę brał od ciebie ten lot, to już możesz wybierać. I dawaj. Góra, chmura. Rób im kropki, możesz im kropki porobić. Czerwone. Ja je wyrobię. 60 sztuk takich. Kropki rób duże, czerwone i tyle. Jak nałapią, to będą wiedzieli. Ja mam, mam w ogóle spraya, nie? Od Bolka, to je wszystkie ubaluję na różowo chyba. No, chyba je ubaluję na różowo. Będzie różowo. O, ten ala czaposz. Pasłęka idzie, idzie sąd. Boi się szmatki, szmatki, latki. Sobota. Dzień kota. A Rzyko tu goni. Zobaczcie, jak one rysują. Tamte. Pięknie rysują. Bardziej zaraz na bombę zjechał, to nie może do nich dołączyć. Pokażę wam tą żołobniczkę, tą jasną, łomżyńską, taką samą wysyłam, lepszą trochę. A tam zostawię. Ona lata. Taka tam samiczka.
widzicie? Lata, ale ma skrzydełko. Uderzyła. No chodź tutaj, pokaż się, pokaż się. No pokaż się. No pokaż się ładnie. To i tak na rynku, jakbym kupił, to tak będzie latało jak to. I to uderzy, po uderzeniu jest. Fajne łodziaki dają wyloty. Chyba samca. Mhm. Parka może być. Co jest? O! Co tu jest? Nie! Co tu jest? Patrzcie, pierwszy. Ten już nie dał rady, ale on odkręcić w drugą stronę, przeładować. A tu widzę, są dobre gołębie mocne. Nie musicie się złączyć, dopiero flagę się nie. Widzicie? Koczko dada? Jest i koczka ta. Dobra, pociągniemy to, żeby to się złączyło i dograbę. Podniosłem te troszkę do góry, zobaczcie. A nie mogę dopędzić do tamtych. Tamte tam dają. Tamte szatany. Koczka już była na ziemi, otworzyłem drzwi. Ona nie umie wlotem wchodzić. Drzwi otworzył. O, Rumunek coś przyszedł. O, to dobrze. O, niech siada. A, i tam był pocztowy, teraz szedł. O, może koszce pokażę. A, czy tamtych nie da rady dopędzić. Tych na dole. Ale muszą się złączyć. Widziałem, kolega Tada Eusz, co kupił ode mnie gołębie, był tutaj, co był film, że już coś tam wypuściłeś, kolego, pozdrawiam cię serdecznie. Zadzwonię do ciebie jutro, czyli w niedzielę, bo ten film chyba będzie jutro, bo jak to się nazywa, bo idę zaraz spać. Jestem ciekawy, co tam u ciebie z tymi gołębiami, jak poszło. Widziałem, że tam pisałeś w komentarzu, że super latają. Jaszą ci wygonił, bo przychodziły. Pocztowe te wyrzuć. Nie trzymaj tych moich z pocztowymi, bo skrzani sobie lot. Albo te, albo te. Pocztowy inaczej lata. Chyba tam, że masz jednego albo dwa, ale już tam 9 dostałeś, to je wyrzuć. Jak nie dodaj Bolkowi, on lubi jeść. To jest zdrowe mięso. A w Biedronce pocztowego można kupić gołębia, to drogie jest. Obym wyłączył niechcący. Dobra, niech zjadą. Niech zjadą, się złączą i kończymy. O, może teraz coś będzie z tego. Jak chcą jechać. A się ciemno już robi. Mówię, się ciemno robi, ale telefon pokazuje, że jest na telefonie widniutko. Mogłem tego umalować na różowo. Tego wiedeńskiego. Zapomniałem w ogóle, nie? Mogłem go umalować. Zapomniałem. By z daleka było widać. O, panowie! Wskoczył! Koczek wskoczył na klapę. No, dlatego mówię, co już chciał burzy zjechać, bo zobaczył. A to nie ma zjeżdżania. Złączycie się, flaga odstawiona, możecie siadać. Nie ma złączenia, że siadacie, aż się ściemni. Dyscyplina. Zobaczymy, jak ten trzeci lot będzie. Kolego, zdasz już kropkami, pójdę do też do ciebie zadzwonię. I gonię tam rura. Z nimi. Przyjedzie w niedzielę lot, nie wiem. Sąsiad, w czwartek będę puszczał. 4 dni. To jak w gołębi skończę, nie? Z tamtego gołębnika. I w marzec, w kwietniu to wywiozę na 50-100 km. Niech ludzie łapią, bo tam przyjdą pocztowe. Aby tylko się pobawimy nimi, tym lotem. Chyba, że wyrobią, będzie ktoś chciał kupić je tanio, cały lot. Zobaczymy w ogóle, jak one się wyrobią, nie?
Nie będę chciał za nie dużo. Jak ktoś będzie miał zdolność kredytową, to będzie mógł dzwonić, a tak to jak jadą do ludzi z telefonami, założymy, zobaczymy gdzie je połapią. Film nagramy, wywieziemy je. Gdzie się wywieziemy? No i prawie. Jeszcze kawałek. Do prawie będzie. Muszę przeliczyć ile ich jest. Chyba lot im zrobię. Jutro będzie była pogoda. No i los taki krótki zrobił. Ale ładny kawał mają. Daj im teraz tego na grzyba. 3 dni im podam, albo 4. Zobaczę jak tam jeszcze ile się podaje. 3 dni im podam. Jestem ciekawy jak te... Mogłem wziąć telefony od tych co wzięli te... czaposze czarne. Jeszcze ciekawe jak ten w Budapeszty puści tego ryśka w Nasielsku. Już dwie tury dostał. Przemka mu ponoć chodzą bardzo dobrze. Dobra, pauzujemy do pędzę to. Dobra, jakoś to złączyłem. Chodzą razem. I potrzymamy je troszkę. Z minutę chociaż. Się ciemno robi. Niech troszkę popracują razem. Zresztą z tyłu wymienię jakiś. Tylko szkoda. Krowy święte. Chyba lot burzyny chcą. Już coś widzę, że one wymiękają. Gdzie trzy razy goniłem? Trzy razy goniłem, panowie. Dobra, nie siadają, zobaczymy, która godzina. Muszę zamykać się. Bo rano powyłażę. One wyskakują, się nauczyły. Jak siadają? Nie wiem, 20 minut wylatały może. Za 5 były zgonione. Czwarta. No, 20 minut, dobrze. 15 po. A już ciemno, zobaczcie. A jeszcze dwa siedzą na górze. Jeszcze dwa na górze i te kury zamknę i pawia. Akurat po wchodzą. Kaczki jakieś. Tamte mogą jeść, to. Są wysoko. Szybko! Ciach. Miał czoposza czerwonego na rynku. Chciałem go kupić. Ale mówił, że 2 godziny lata. To jak mi ktoś powie na rynku 2 godziny, że lata, to wiem, że jak on już lata 2 godziny. A jak powiesz, że normalny, to można kupić. A jak bajerują, że to gonione 2 godziny, to... Moje nie latają 2 godziny. Opatrzcie, Budapeszt, zjeba, ciach, walu. Widzicie? Moje nie latają 2 godziny, jeszcze nie latały 2 godziny. Najdłużej latały godzinę 3 minuty, godzina 5 minut. Raz, tak długo latały. Przytrzymałem je. Tak do pół godziny, 20 minut, 40 minut, to je wale. Ale ten mój wiedeński jest naprawdę ładny, od Bolka zostałem prezent. Muszę też mu coś dać fajnego. Ale on, to nie jest jego, on go złapał. To muszę też coś złapać i mu dać. Może to Budapeszkę żółtą by mu dał. On powie, że brzydka. Na Bolkowi coś, Bolek jest dobry dzieciak. Wchodzi szybko, bo chce was zamknąć. Co to jest? Wiedeński nie pomylił się? On ma takie napady. Dlatego z 200 woda na tym rynku, bo takiego to nie widziałem z taką głową. A ja się na nim nie znam. Podobnie znacie Wiedeński się, jak ktoś zna na Wiedeński, to znacie tego mojego, ocencie go. A jak ktoś by nie ten, to zrobię zdjęcie mu. I wrzucę go później. Pozdrawiam, do zobaczenia. Jeszcze jeden chyba siedział na niebie. Jeden spadł, to jeszcze jeden jest gdzieś. O, jest samo. To już nie widać go prawie tam daleko. Może nie zejść, się ciemno robi.
Pozdrow.